completed decrypting data from the enemy frigate we captured in the Karak system. It appears to be an Imperial broadcast. In order to stay clear of these outposts, our course will take us into a turbulent asteroid field and through the heart of a nebula. Hyperspace jump successful. Roger. We have it. We haven't cleared the asteroid field. Prepare for collisions. Incoming asteroids must be destroyed before they impact with the mothership. Concentrate fire within this collision envelope. Dobra, witam. Target confirmed. Group 1 copies. Moving to intercept. Weapons. Dzisiaj mamy misję. Kurczę blade, co tu się. No, wśród pola asteroid. Cholera. Dobra. Tylko powiem wam. A, najpierw tłumaczenie, co się działo na początku, tak? No, czyli przechwyciliśmy imperialną transmisję. I wychodzi na to. No, że chcemy uniknąć, tak? Po prostu przelatywania przez. Chcemy uniknąć przelatywania przez jakby główne te terytorium zabezpieczone tych Galsien, no nie? W związku z tym, że chcemy tego uniknąć, lecimy przez nebulę, nie? Tylko, że kurde... Mamy tutaj pole asteroid, nie? Musimy się go pozbyć. No i dobra, czy to będzie misja trochę microintensive? Ja to będę musiał klikać, niszczyć asteroidy i dobra. Wiecie co? Ja się bardziej jednak kieruję, że tak powiem, do wersji nagrywania, że chyba jednak jedna misja, dobra, będziemy próbowali robić. No chyba, że będzie coś naprawdę strasznie krótkie, no to już tam dobra, nie? To wtedy... O, dobra. Będzie coś mega krótkie, to wtedy powiedzmy, że... Support frigate, dobra. Okej, okay, no to, to mamy tylko nie dopuścić, żeby nam przypierdzieliło w statek matkę, nie? No. Okej. Okay. No jest ciekawie. Dużo ich, nie? Po drodze. No dobra, czyli taka to jest spokojna misja. Tak. W każdym razie, czyli przechwyciliśmy imperialną transmisję. No, musimy... chcemy uniknąć ich posterunków, nie? No i w związku z tym, że chcemy ich uniknąć, to musimy lecieć przez nebulę, a jak widzimy w nebuli jest pole asteroid. Tak. Tak to mniej więcej wygląda. Jak rozumiem, te, które są na ten... na zielono to już nie są groźne, nie? No, więc musimy niszczyć wszystko, co jest na czerwono. Dobra. Nie. Tu. Nie dałoby się to jakoś zautomatyzować, ale tam wszędzie. Okej, dobra, tutaj się robi trochę groźnie. Dobra. Dwójeczka, dobra, może dopadnijcie tego, co? Teraz tylko tak, assault, tu mam jeszcze jedno assault, lejesz tutaj za tą.
No, takie rąbanie, nie? Czy mi się wydaje, czy... Coś mi się tu wyciszyło, nie? Znaczy, ja nie słyszę głosów jednostek z jakiegoś powodu. Może mi się wydaje, kurde. A surowce, tak jak mówiłem, chyba na szczęście transportuje je automatycznie. Więc spoko. Defendery, Heavy Corvette, ok. Ty jesteś też tutaj. Będziemy musieli się dodać do grupy jakoś. No dobra, to taka misja, jak widzimy, no... nie aż taka trudna, nie? Na razie. Przynajmniej póki te ataki są takie w miarę, no... Nie ataki, tylko ta ilość asteroid. O, jeden jeszcze dużo. Cholernie dużo jeszcze. A trudno. No, czyli rozbijamy te większe, które mogą stanowić zagrożenie. Okej. Grupa numer 3. Wy light też lecicie za trójeczką. Dobra, dwójka, defendery. Okej, dobra. Tutaj wszystkiego się pozbyliśmy. Statek matka jest bezpieczny. Dobra. Gdzieś chyba jeszcze jest jedna assault. Podążysz za tą, dobra. No dobra. Research. Build. Mam ochotę zrobić, wiecie, jeszcze jednego niszczyciela, tylko tym razem naszego, nie? Dobra, cofać się. One chyba mogą nam niszczyć też te statki, te asteroidy, jak walną. Coś tak mi się wydaje. No. No ogólnie nie jest źle. Mamy to, jest trochę w ogóle tych, widzę, surowców tutaj, nie? Tylko, że... No dobra, trzeba by to może jakoś wydobyć, nie? Ale to potem zobaczymy. Na początku skupmy się na niszczeniu tych. Bo to jeszcze trochę ich jest. Dobra. A ciekawe, tak z czystej ciekawości, czy mogę? Zobaczmy, co? Myślę dwa. Czy temu statkowi się nic nie stanie? Czy on może to wydobywać? Zobaczmy. Nie uszkodzisz go? A, chyba jednak nie. No dobra, to wydobywaj, nie? Skoro tak. Nic mu się nie stanie, to... Oho! Dobra. Ale sieka! Okej, okay, dobra. No, dużo sobie radzi najlepiej, nie? Wszystko rozbija bez problemu. Kurna, co jest? Czekajcie, tak sprawdzę tylko. Speech. Z jakiegoś powodu wyciszyło mnie tutaj jednostki w tej misji, nie wiem, może tak ma być. Grupy report z Victory. Pojeżdżam. Nie wiem. Trochę nie czaję. Tam jaki duży. Dobra.
Tak, te są już niegroźne, nie? Na statku matki. Możemy je... O, no ten jest trochę duży bydlak. Nie wiem przypadkiem, czy nie leci trochę za blisko. O, ho, ho, nasz niszczyciel, zobaczcie. No. Czyli to ma broń jonowo i to ma działa. Nice. Okej. Okay. Zagrożenia tutaj. No dobra, już prawie nie ma. No, podobne statystyki mają bardzo. Okej. Okay. Tak, no, bardzo zbliżone. Nasz ma chyba tylko trochę więcej ataku. Dobra, tutaj też jest bezpiecznie. Resource kolektory tam zbierają, co mogą. Dobra. A, tutaj te są zagrożeniem też. Może tutaj wyłączyli, bo byłoby strasznie dużo, nie? Jakbym co chwilę niszczył poszczególne asteroidy, to bym... Normalnie byśmy mieli taki chatter, że tak powiem, że masakra, nie? Co chwilę byłoby. Group 2 reports enemy contact, group 1 reports victory i tak dalej. Więc ja myślę, że to może być celowe jednak. No. Tutaj po prostu... Rzeź straszna, co? No dobra, się zbliżamy do końca. Taka sympatyczna misja, nie? O, że tak się wyrażę. No. Dobra, to już nie stanowią zagrożenia. Jeszcze tych. Dobra. O! Za blisko jesteście, za blisko. No, statek matka jest w dobrym stanie, nie? Bardzo dobrym wręcz. Udało się niemalże bez problemów to wszystko załatwić. I oczyścić. Dobra, czyli mamy taką flotę też, że tak powiem. Zrobiłem dodatkowe dwie fregaty, czyli mamy 8 fregat bojowych. Mamy 2 niszczyciele. Myślę, że na razie nie będziemy więcej robić. Trochę lekkich jednostek, korwety pierdoły. Myślę, że jest akurat, nie? Dobra, jeszcze tego. Wy tu. Ten jest niegroźny? Nie, też jest groźny. Dobra. Ej, a dobra, ty też bardziej nie mogę ich niszczyć, tak? Tego chciałem sprawdzić. No to było dość... ciekawe. Okej. Oni jakoś tam próbują te surowce wydobywać, nie? Jednak. To dobrze. No i dobra. Jeszcze jeden. Mogę to wydobyć, tak? O, to się tak jakby cofamy, żeśmy przez to faktycznie przelecieli. Nie? To są jeszcze jakieś takie pojedyncze. Ciekawe, czy mi to też z automatu wydobędzie, czy nie. No, okej. Okay. No to chyba wszystko. Gdzie są nasze resource kolektory? Dobra, to są defenderzy. To są korwety. On chyba próbują coś tutaj wydobywać. No, nie takie proste, ale... Przy takiej liczbie ruchomych celów, nie? Aczkolwiek może coś im tam się uda. Oczyściliśmy pole. Dokładnie. Detecting incoming Bentusi vessel from the clearing ahead. O, Bentusi się zbliżają.
No cześć. Co tam? Przybyliśmy, by handlować. Mogą dać nam technologię dronów. Drone Frigates. Capital Ship Chassis. No dobra, jak najbardziej, za 500. No, oczywiście. New research available. New tak, mamy dron. Dangerous and unpredictable region. Can you give us information that will guide us through the nebula? We hear nothing there. Even the Tidan fear the great nebula. No one returns. Tak, czyli dostaliśmy technologię dronów, fregaty z dronami. Hyperspace module fully charged. Jeszcze nie skaczemy, chwila, dobra. Zaraz, zrobimy zakończenie. Ja sobie wyprodukuję dwie takie fregaty z dronami. To ma małe stateczki takie, no nie? Ona będzie wypuszczać takie stateczki właśnie, jest dobra przeciwko myśliwcom i korwetom. Czyli takie, można powiedzieć, fregaty ochronne troszeczkę dla większych statków. Jak najbardziej zrobimy ich trochę. Tutaj jeszcze próbujemy co nieco wydobywać, aczkolwiek no, wygląda to jakoś to idzie koślawo, bo to się rusza wszystko. W każdym razie Bentusi chcieli handlować, zapytaliśmy się ich, czy znają drogę, no nie, jakąś, że przez tą nebulę, że tak powiem, ale oni mówią, że nic tutaj nie słyszą, to jest miejsce, gdzie nawet Imperium Tidan boi się zapuszczać ta nebula, więc niestety nie dostaliśmy za wiele informacji. No nic, no. Będziemy musieli na własną rękę jakoś się przedrzeć przez tą nebulę. Nie jest ciekawie, tak. No, asteroidy sobie lecą do tyłu. To jeszcze jakieś takie pojedyncze są. Ja zobaczę, czy cokolwiek dostanę z tej misji, nie? Zrobię sobie taką próbę, że odpalę kolejno i sprawdzę, czy coś dostałem, nie? Czy nic jednak. No ale dobra, to w tym momencie to będzie taka szybsza, dobra? I tak powiedzmy, że teraz walę 3 filmy tygodniowo, dobra, to pozwólcie, że niektóre będą trochę krótsze. No, znaczy zależnie od misji, jak będzie misja długa, to może być i 40 minut, albo nawet może nawet do godziny czasami, nie? Ale wiecie, jak akurat jest tyle, no to tak wyszło, nie? Więc dobra, to ja się będę z wami żegnał i widzimy się w następnym odcinku. Zobaczymy, co na nas czeka, ale z tego, co mówię tutaj, to po prostu próbujemy się przedrzeć przez tą nebulę i pewnie jeszcze jakieś ciekawe sytuacje nas czekają. No ale dobra, w takim razie na razie i do następnego.